Co przez nienacka? Normalnie przyszedłem, panie, ja się nie ukrywam. Czy Kaczyński powinien przejść na emeryturę? Razem z tobą. Jak się dobrze czuję, to jeszcze niech będzie. Jest mądry człowiek. Zajmij się Królestwem Bożym. Ojcze, nad pan umiesz? To. Kaczyński. Powinien Tusk przejść, nie Kaczyński. Ten zdrajca, panie. Ja tylko słyszałem Tusk, Tusk, Tusk. Sfałszowane wybory. Czy Jarosław Kaczyński powinien przejść na polityczną emeryturę? Jedni uważają, że czas najwyższy. Inni, że póki jest zdrowy i ma siłę, to powinien rządzić dalej, bo to najlepszy polski polityk. Posłuchajcie państwo sami. Czy Jarosław Kaczyński powinien przejść na polityczną emeryturę? Nie. Powinien. Nie. W życiu nie. To. Kaczyński. Powinien Tusk przejść, nie Kaczyński. Ten zdrajca, panie. Myślę, że powinien. Oczywiście, że tak. Jak najszybciej. Nie tylko on zresztą. Sądzę, że tak. Zajmij się Królestwem Bożym. Ojcze, nad pan umiesz? To jest, panie, najlepszy polityk jak ten inni, jak nawet prezydent. Jeszcze można tam prezydenta. On jest najlepszy polityk. On rozsądnie rządzi. Ludziom daje. Tym kobietom i innym dzieciom daje. Nie? Tam na książki, na ja. To ten co dali, panie? Co oni dali, złodzieje? Przepraszam, co oni dali? Okradli pół Polski, nadal sprzedadzą pół Polski. Ludzie dopiero, panie, ludzie dopiero nie obudzą się, jak zacznie rządzić Tusk. W zasadzie już wiekowo powinien przejść na emeryturę, ale jest mądrym człowiekiem, więc decyzja należy do niego. Dużo zrobił dobrego dla Polski, dużo dobrego i Polacy się na tym nie poznali, prawda? Czy Kaczyński powinien przejść na emeryturę? Razem z tobą. Już dawno, już dawno. Jak się dobrze czuję, to jeszcze niech będzie. Jest mądry człowiek. Należy mu się być. Chciałabym, żeby był. Jak daje radę, to niech będzie. Mnie to nie przeszkadza. Proszę pana, powinien, nawet rządzi dobrze, powinien zostać. Jak wszyscy przechodzą w wieku 65 lat, on też powinien. Bez względu na przynależność swoją, bez względu na poglądy i tak dalej. A po co ma przechodzić? To dobry polityk. Dobry polityk. Dobrze rządzi Polską. No powinien. Powinien. Każdy kiedyś powinien przejść na emeryturę. Politycy też. Tak jak my. Proszę pana, ja dzięki panu Kaczyńskiemu to odżyłam. I według mnie może powinien przejść, ale jeszcze powinien też i być znany z ludźmi tak samo. Kto według pani w PiS-ie odpowiada za tą porażkę? Wydaje mi się właśnie, że pan Jarosław Kaczyński. Myślę, że oni wszyscy razem. Oni wszyscy. Myślę, że oni wszyscy razem. Pan słyszał u nich jakieś, że coś dadzą, ja tylko słyszałem Tusk, Tusk, Tusk. To jest winny? To 8 gwiazdek. A powiedz panu? Sam Kaczyński, bo za pochopnie poszedł i to wszystko. Jak to kto? Ten, kto rządzi w partii. Prezes. Bo gdyby nie wygłaszał takich opinii, jakie wygłaszał, nie szczuł ludzi na siebie, jego podwładni tego nie robili. Dlaczego PiS, jeżeli chodzi o większość sejmową, przegrał w tych wyborach? Nie przegrał, a wygrał. Wygrał wynikiem, jednak nie będzie mógł samodzielnie stworzyć rządu. Ale dalej niespotkane normalnie, nie przy tego, tam Machloja poszło, ja tam nie bierze. To ponosi ludzie, którzy nie są zdecydowani, nie wiedzą, co stracili. Chyba ta nagonka z tego... z tego PO, to było takie ordynarne, takie społeczeństwo, bo kto więcej. Kaczyńska, partia Kaczyński też kradnie, każdy, nie? Ale to w jakiś sposób, panie, pół żółta, tak się mówi, daje ludziom, a ten okradał, komu dał, no komu dał? A kto przez nienacka? Normalnie przyszedłem, panie, ja się nie ukrywam, że pan tak do mnie mówi z nienacka, jak to z nienacka, no. Wspomniał pan o Jarosławie Kaczyńskim. No, proszę pana, Kaczyński powinien, on wygrał wybory, po prostu troszkę za pochopnie poszedł. Panie, Tusk, to jest niemiecki szpieg. On zostawił Polskę, proszę pana, zostawił Polskę, nie? W tak trudnej sytuacji. Okradł Polskę, sprzedał Polskę i zostawił Polskę i uciekł do Niemiec, panie, do swojej makrel. To jest trudny Niemiec, panie, a to samo zrobi tu. On się stara na premiera, ale to chwilowe będzie. Został wskazany na premiera przez opozycję, jak pan to odbiera? Nie, proszę pana, on przekupił całą opozycję, nie? Po drugie, on zostanie premierem na krótką metę, bo on kogoś wsadzi ze swoich ludzi, a dalej on tam ma miejsce w Unii. Sfałszowane wybory, dowożenie
autokarami z jednego końca na drugi. Proszę pana, pozwolenie rejestrowania się, przemieszczania się, to jest wina. Lepiej, żeby zmienił się rząd i może by było lepiej. Kto według pani odpowiada w PiS-ie za porażkę? A jaka jest porażka w PiS-ie? Nie stworzą sami rządu. Nie stworzą. Żadnej nie ma porażki, proszę pana, dziękuję.